gmina Tarnowo Podgórne wypracowała już pewną markę, bo jeżeli na terenie gminy Tarnowo Podgórne wygenerowano ponad 30 tysięcy miejsc pracy, że funkcjonuje ponad 4,5 tysiąca przedsiębiorstw i że wśród nich jest 220 spółek z kapitałem zagranicznym. Jeżeli powiem o tym, że w tej gminie to jest jedyne miejsce w powiecie poznańskim, gdzie firmy zagraniczne zainwestowały ponad miliard dolarów. To jest, świadczy już o pewnej marce i świadczy o tym, że gmina ma już dobrą historię co do umiejętności i tworzenia dobrych warunków dla biznesu, dla inwestycji. Gmina Tarnowo Podgórne przedsiębiorczością stoi. To przedsiębiorcom zawdzięczamy to miejsce i ten punkt, i ten poziom, na jakim jesteśmy. Laureatem tegorocznych Tarnowskich Lwów został pan Tomasz Cichoński. Serdecznie zapraszam. Polski menadżer zagranicznej marki. Jednym z najistotniejszych elementów jest dysponowanie zespołem pracowników kompetentnych, zaangażowanych. Otwarta dyskusja w firmie, wymiana poglądów przy opracowywaniu koncepcji, po prostu dobra atmosfera pracy. Bez tego nie osiągniemy sukcesu. Skończyłem Politechnikę Poznańską. Moim marzeniem zawsze była praca w zawodzie i tak się też stało, bo na początku lat 90. rozpocząłem pracę. Było to dla mnie olbrzymie przeżycie i wydarzenie, gdyż ze starego systemu gospodarczego wkraczaliśmy w nowy. Czy podołam temu wyzwaniu? Nie wiedziałem, ale podjąłem taką decyzję. Także bardzo cieszę się, że w tamtym czasie powiedziałem tak po otrzymaniu oferty pracy. Przez te ponad 20 lat jesteśmy w zupełnie innym punkcie. Dla mnie były to lata wspaniałe, lata wytężonej pracy, więcej niż 8 godzin dziennie, bardzo często dłużej niż 5 dni w tygodniu, ale nie żałuję tego. Wspaniałe życie, wspaniały okres. To może państwa zaskakiwać, ale to jest lew za trafny wybór. Pan Tim Collins jest osobą, która odbierze z rąk pana wójta Tarnowskiego. Amerykański gigant to w tej chwili największy internetowy, wielobranżowy sklep na świecie. W Polsce chce otworzyć 3 centra logistyczne. W Wielkopolsce firma będzie miała siedzibę w Sadach pod Poznaniem. Władze gminy liczą, że pracę znajdzie tam wielu lokalnych mieszkańców. To dla nas długoterminowa inwestycja, dlatego ważne jest, by stworzyć dobry klimat do współpracy z lokalną społecznością. Musimy udowodnić, że zależy nam na jej rozwoju. To podstawa do tworzenia współczesnego biznesu. Jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi z wyboru Tarnowa Podgórnego. Nie mogło być lepiej. Kolejny laureat. Jest nim Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców za rozwijanie idei przedsiębiorczości. O odbiór nagrody poproszę prezesa stowarzyszenia, pana Szymona Chorowskiego. Skupiamy około 80 firm. Skupiamy i firmy, i menadżerów, i właścicieli tych firm. W zasadzie mamy cały przekrój firm, od takich małych, jednoosobowych przedsiębiorstw do dużych firm, fabryk w zasadzie, takich, które zatrudniają po kilkaset osób. Naszym podstawowym celem jest integrowanie środowiska biznesu na terenie gminy i takie działanie, żebyśmy wspólnie mogli pokazywać ludziom, że biznes to nie zawsze jest zło, tak jak przez niestety wiele lat się utarło w naszych głowach, że wspólnym działaniem jesteśmy w stanie pomagać wielu osobom, ale też wspomagać siebie wzajemnie, tak? To znaczy doświadczenia, które są w naszych firmach zebrane, i te w tych małych, i te w tych dużych, są
idealnym uzupełnieniem naszej wiedzy tak naprawdę o tym, co się dzieje w gospodarce, ale o tym też, jak prowadzić biznes tak naprawdę. Proszę Państwa, koncert noworoczny już w drugiej edycji jest pewnym wyrazem podziękowania dla mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne. W tym roku postanowiłem wyróżnić 3 osoby. Te osoby reprezentują różne środowiska i odmienna ich jest też działalność. Ale łączy ich przede wszystkim to, że działają na rzecz społecznego rozwoju naszej gminy. Panie i panowie, oto prezes koła śpiewu imienia Feliksa Nowowiejskiego w Tarnowie Podgórnym, pan Jacek Smoliński. Chór zdecydowanie jest moje życie, choćby z tego względu, że to trwa już 50 kilka lat. Ja to zawsze mówię, że generał, żeby miał najlepszą wiedzę, bez żołnierzy nie będzie miał armii. To nic nie znaczy. Więc tu jest podobnie. Trzeba mieć tę większą grupę ludzi jakby za sobą. Nieraz trzeba krzyknąć. Zareagować w jakimś tam momencie, teraz jak mi życzenia składali, to nawet w życzeniach mówili, żebym troszeczkę nie krzyczał na przykład. Może nie krzyczał, tylko tak o, wkraczał jakieś tam pomiędzy chórzysty, ale to ja myślę, że to jest jedyny sposób. Osoba niezwykle wrażliwa na ludzką biedę i nieszczęście. Organizuje pomoc materialną dla uboższych i wspomaga osoby mniej zaradne życiowo. Podejmuje działania zapobiegające wszelkiego rodzaju wykluczeniom społecznym. Szanowni Państwo, zapraszam na scenę panią Małgorzatę Raciborską, lidera organizacji Festynu Antoniańskiego w Przeźmierowie. Prosimy bardzo. Przyznam szczerze, że mam olbrzymią satysfakcję z tego, co robię. Warto działać społecznie, dlatego że widać konkretne efekty. W przypadku moim jest to wielka satysfakcja, wielka życzliwość i wielka radość, tak? Wielka życzliwość ze strony osób, które uczestniczą w tych projektach. Radość z tego, że oprócz tego, że jestem sama, mam całe grono osób, które potrafią pozytywnie odpowiedzieć na moje pytanie i razem wspólnie robimy coś dla dobra lokalnej społeczności. Panie i panowie, zapraszam pana Kazimierza Królaka, prezesa Towarzystwa Polsko-Holenderskiego Cerac Kościelny Norch w latach 1987-2009. To jest taka odskocznia. Jestem emerytem. W związku z tym mam bardzo dużo czasu na wszystkie sprawy społeczne dotyczące ludzi i wsi. Przede wszystkim zgoda i wzajemne zrozumienie. Bez tego sołtys, jeśli chce być policjantem, to już jest koniec dla niego sołtysowania. Sołtys ma być przyjacielem. Sołtys ma współpracować dla wsi, a nie dla siebie. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że przecież nie tylko rozwój takiej społeczności lokalnej polega wyłącznie na gospodarce. Druga noga to rozwój społeczny. I tutaj wiele wysiłków wkładamy, żeby tworzyć to społeczeństwo obywatelskie, takie bardzo pożądane po tym okresie tamtego systemu. I tutaj mamy spore w tym dokonania. Na terenie naszym już funkcjonuje ponad 50 organizacji pozarządowych. I dla honorowania tych liderów organizacji, którzy
czasami funkcjonują w grupach nieformalnych, czasami sami wymyślili określone projekty, które corocznie powielają i w ten sposób integrują, rozwijają tą lokalną społeczność. Chcemy ich wyróżniać.